Kilka słów o tobie. Kto cię zainspirował do wzięcia udziału w konkursie? Skąd pochodzisz? Twoje pasje? Więc nazywam się Amelia Trochimczuk, mam 18 lat, w niedzielę kończę lat 19. Przyjechałam tutaj z Państwa. Dziękuję bardzo. Przyjechałam z nadmorza. Kto mnie zainspirował? Myślę, że to było po prostu marzenie od dziecka, odkąd mając bodajże 6 lat widziałam wszystkie konkursy. Kiedyś sobie obiecałam, że wezmę w tym udział. Jak widać, się spełniło. Nie spodziewałam się tego, za co bardzo wszystkim dziękuję. Tak samo za wcześniejsze głosy. A drugie pytanie? Druga część pytania? Zapomniałam. Jakie masz plany, jeśli to właśnie ty zostaniesz Miss 2020? Jakie mam plany, jeśli zostanę Miss 2020? Myślę ogólnie, że jest bardzo duża konkurencja i będzie naprawdę ciężko wygrać. Mamy tutaj przepiękne dziewczyny i uważam, że 20 jest naprawdę mocna. Chciałabym na pewno pewną sumę pieniążków przekazać na swoją podróż, którą planuję do Azji. I także na cele charytatywne, natomiast nie chciałabym się z tym ogłaszać w internecie, gdyż wolę po prostu się nie chwalić, robię to sama dla siebie, nie żeby to pokazać. Generalnie myślę, zobaczymy, co się wydarzy. I ja i tak już jestem bardzo z siebie dumna, że tyle osiągnęłam i udało się być w finale, w 20. Jakie emocje, jak usłyszałaś właśnie swoje imię? Nie wierzyłam. Pierwszy usłyszałam kolejny raz 83, bo dziewczyna przede mną miała taki numer. Były bardzo duże emocje. Jak już stałam, byli wszyscy wybrani, to mało nie płakałam, łzy leciały, ale widziałam też po innych dziewczynach, że bardzo się cieszyły i emocje były naprawdę bardzo duże. Do tej pory nie zeszły, jeszcze troszeczkę się ręce trzęsą, także... Nic, tylko pogratulować, życzę dalszych sukcesów. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego.